Siema, siema, jestem Radio Dzipa, to jest kolejny odcinek z naszej serii Working Progress, kurczę, i to jest odcinek, który bardzo mi się osobiście będzie podobał, ponieważ zrobiliśmy kawał dobrej roboty tych dwóch streamach ostatnich i naprawdę to, co się tutaj wydarzyło, to po prostu była masakra, jak nam to fajnie wyszło. Także znowu jestem podjarany, wybaczcie, ale to po prostu naprawdę dobrze wróżył mapie, bo jak mi się po prostu chce robić, to wiadomo, że ona będzie powstała po prostu z sercem, oddaniem, no i przede wszystkim z pasją do robienia map, tak? Bo to chyba o to chodzi, żeby się tym bawić, nie? Więc dobra, to co wiedziałem, właśnie widzicie, to jest kościółek, który wymodelował jeleń, więc serdecznie dziękuję, żeby się troszkę po poprawkach już było takich tam delikatnych, ale naprawdę jeleń zrobił kawał dobrej roboty robiąc ten kościół. Ja tu od siebie czytam te właśnie parkingi i tak dalej, ale sam model kościoła naprawdę jest genialnie. Czekam oczywiście jeszcze na model dzwonnicy, który będzie nie pasował w tym miejscu, na tym rondzie, takim mini rondzie trójkątnym. I tutaj dzwonica będzie po prostu wyglądała cudownie. Także dobra, co się dzisiaj zmieniło? Oczywiście dzisiaj wam pokażę drobne aspekty, jakieś tam poprawkowe na tej mapie, na całości, oraz pokażę żwirownię, pokażę dalsze części tam wiatraki, pokażę cmentarz, jak wygląda, no i te pola tutaj. Włączymy sobie czas, godzinę 12, żeby wszystko było dobrze doświetlone i jasne, nie? Więc okej, zacznijmy od kościółka, bo myślę, że najciekawiej. Także w ten sposób się prezentuje. Tu jest wjazd do księdza tam na plebanie, tam do prywatnego jego, wiecie, garażu, domu i tak dalej. Tu bariereczki są oczywiście, mamy tu rzecz jasna parking, na którym będą stały samochody niebawem, jak już będę robić ruch uliczny. Oczywiście sam kościół, wejście po takich dużych schodach mamy oczywiście tutaj. No i wiadomo, jakieś ławki, jakieś takie ozdóbki przy kościele, żeby troszkę to lepiej wyglądało. Jakiś krzyż, wiadomo, musiał się tutaj znaleźć, no bo wiadomo, to kościół, nie? Więc jakby nie było, jest to mapa polska, a Polska trochę jakby na kościele stoi, więc no taki duży kościół się musiał pojawić po prostu i naprawdę robi bardzo fajny klimat, nie? Tu właśnie, jak widzicie, mamy kolejne ławki, takie trochę już na zakręcie, tak bardziej to wygląda w tym miejscu. I tu mamy przejście na cmentarz, tak? Mamy cmentarz, ale najpierw pokażę kościół dookoła, więc tak on się prezentuje. Też jest zrobione na realu, ogólnie podesłałem samo zdjęcie kościołu i miejsce, gdzie ono jest. Jest od Fiko, więc Fiko pozdrawiam serdecznie, a jeleń go wymodelował. Także dzięki, chłopaki, dzięki waszej dwójce mamy najpierw koncept kościoła, a potem model. Więc bardzo dobra robota i fajnie, że on się tutaj znalazł, bo wygląda naprawdę cudownie i myślę, że to będzie taka trochę ikona tej mapy, nie? Więc tak się prezentuje kościołek, kościółek. Tu mamy jakiś, wiadomo, kibelek, jak tam powiedzmy któryś z ministrantów nagle na sumie pomyśli sobie, o kurde, czas na dwóje, więc wychodzi sobie po prostu, wiadomo, kolanko i wychodzi, zamyka drzwi i wali stolce, nie? No ale dobra, skończmy już cringe'ować, przejdźmy dalej do płotu. Płot, który też modelowaliśmy ogólnie na streamkach, więc tak on wyszedł. To jest jakby wasz, też wasze pomysły. Na początku miało być tutaj po prostu z tego to zrobione, ułożone ten krzyż, ale pomyliliście, że wyciąłem i wyszedł w ten sposób. Myślę, że nieźle, nie? Także tak on wygląda, takie jakby mikro normalka tu jest, żeby tam wyglądało to na taki jakby brąz, nie? No i tu tak samo też góra taka by pomalowana na taki trochę brązowy kolor, który się fajnie odbija, nie? Więc wyszło całkiem, całkiem ciekawie. Dobra, a jak chodzi o sam kościół i tak dalej, jak to wygląda, to też mamy takie właśnie poletko, które wam pokazałem na gameplayu, zanim sprosowaliśmy słomę. Mamy tutaj też takie właśnie barierki, które tutaj właśnie oddzielam tą skarpę od drogi. Ponadto właśnie kościół też, znaczy cały ten cmentarz jest z takim właśnie łuku delikatnym, również tam na końcu jest takim łuku. I tak on wygląda sobie ogólnie całościowo. No tutaj jakaś babka będzie, powiedzmy, siedziała sobie i sprzedawała znicze. Jak widzicie, na razie to są lampiony, w przyszłości pewnie zamienimy je na znicze, jak będę chciał robić jakiś model. A jeśli nie, to te lampy też z pewnością, myślę, wystarczą, bo fajny klimat dają po prostu, nie? Także tak to wygląda sobie. No i wiadomo, nagrobki z kolonii, nie ma co ukrywać. Troszeczkę je tutaj też niektóre odnowiłem, tak powiedzmy, na miną teksturę im
Ale raczej większość jest bardzo, bardzo podobna, jeżeli nie taka sama. No i tak sobie tutaj ten kościółek się, jak mówię, ten cmentarz się prezentuje troszkę w takich krzakach, zielony to bardzo. Ale właśnie myślę, że to daje naprawdę duży klimat, nie? Że nie jest to tak na nasrane tych grobów, tylko jest to tak zrobione z umiarem, fajnie to wygląda, nie? Ponadto z tyłu oczywiście śmietniki, kontenery. Tu jeszcze zrobię jakąś taką hałdę jakiegoś, jakiś tam, nie wiem, starych wianków albo zniczy jakichś, szczególnie śmieci takich, nie? Bo wiadomo, jak to jest przy cmentarzach, taka rzecz musi być, nie? O, to jest oczywiście droga, przejazd na kolejne pole, zaraz za cmentarzem, które swoją drogą też się łączy tutaj z tym miejscem. Też jest tutaj drugi wjazd, a w tym miejscu jest kolejna droga, która biegnie sobie obok domu kościelnego, tak nazwaliśmy ten dom, nie? Więc tu mamy oczywiście wjazd do księdza na parafię, tam z tyłu. Tu ma taki skromny dom, wiadomo, ksiądz bardzo dobry. Najpierw inwestuje w kościół, a potem w chatę, swoje prywatne rzeczy. No i tu właśnie sobie w ten sposób ksiądz żyje. Skromnie, bo skromnie, ale garażek jest, tu będzie jeszcze, będą jeszcze bramy, więc wiadomo, nie? No to właśnie mamy kościelnego w tym miejscu, nie? Który sobie tak ma taki domek. Gdzieś tam jakieś dzieciaki albo wnuki przyjeżdżają, wiadomo. Jest tu piwnica, jakieś tam deski i tak dalej, porobione wszystko, jakieś szampo nawet się pojawiło. Ławeczka, tutaj wiecie, parasolek, wiadomo, można sobie coś porobić. No i tutaj garażyk, stodowa jakaś z pieskiem, koiec dla psa nawet jest zrobiony, tutaj elegancki tego. Więc piesek też tutaj biega. No, wiadomo, jakaś toaleta zewnętrzna i tyle, nie? Tak to się prezentuje, jakby nie ma nic nadzwyczajnego, po prostu zwykły. Zwykłe gospodarstwo, takie, które ma zapewnić tam fajne miejsca. No i dalej to idąc, mamy to właśnie kolejne pole. Głosowanie było na Twitchu, czy robimy jedno, czy robimy dwa. Wygrało dwa, chyba 53 do 47%, także dosyć blisko. Ale wyszło nawet nieźle. Nawet nieźle pole wyszło, więc fajnie, że mamy to w ten sposób ogarnięte, tak? Dokładnie. Dobra, tu rzeczywiście sobie dalej te linie lecą. Tu już chyba jest ostatnia lampa, która świeci. A nie, to jest ta lampa. Dokładnie. No i tu mamy żwirownię. Żwirownię, która wyszła ciekawie. Mieliśmy robić to tak po prostu kruszarkę, kubkę ze żwirem i tyle. Ale mówiliście, zrób ogromny zakład. Też Rador, tego poznałem serdecznie, doradził mi w wielu sprawach, jak chodzi o to żwirownię. Mówi, że i tak jest słabo, bo jest... Mogą być lepiej, ale jest ok, bo te żwirownie są ogólnie ogromne. Tu jest taka trochę mniejsza żwirownia, zaraz pokażę całość. Więc oczywiście jest staw, bo przy żwirowni zwykle jakiś zbiornik wody musi być. I tak on tu się, tak się żwirownia prezentuje w tym miejscu, więc tu było ogólnie drzewa, aleśmy odsłonili to, bo jest naprawdę fajny klimacik tutaj wzdłuż tych drzew. Mówiliście też, gdzie jest żwir, znaczy duże pokłady żwiru i tych kamieni, to raczej rosną drzewa tego typu. Bardziej drzewa iglaste, sosnowe takie, czy świerki. Więc takowe tu się znalazły i robią bardzo fajny klimat. No i przejdźmy w takim razie też żwirownię od razu, co nie? Więc tu mamy taki ogólnie płot betonowy, który sobie leci wzdłuż całego zakładu, a tu mamy wjazd na żwirownię, tak? To jest jakaś tam siatka oddzielona. Nie patrzę, te światła na ciągle non-stop świecą, dlatego że są to obiekty placeable, tylko postawione w wiancie i one jakby cały czas działają, nie? W nocy też pokazałem efekt, więc wygląda trochę lepiej. Te lampy ogólnie będą zrobione tak jak trzeba, więc spokojnie. W nocy będą świeciły, w dzień będą wyłączone, nie? Więc dobra, przejdźmy po kolei, tak jak to wygląda. Tutaj jest zakład, na którym w ogóle tak się prezentuje cały. Tak to wygląda i na tym zakładzie będziecie mogli sprzedać kamienie i kupić wapno. Tak jakby w takim miejscu, nie? O kurcze, tutaj coś mi się... chyba coś zepsuło, ale wiem dokładnie co, po prostu zacząłem ustawiać obiekt zamiast całego transformu, więc poprawimy to, spokojnie. poprawimy to. No, Scania Low Poly, wiadomo, gdzieś tam z jakichś innych farmingów przednich jest sobie. Tu jest ta wielka hałda właśnie żwiru, tak, który gdzieś tam idzie tymi wielkimi taśmami po prostu z jakichś innych miejsc, nie wiem, na przykład tu się wsypuje, powiedzmy, przyjeżdża jakaś ciężarówka właśnie, na przykład taka, tutaj wysypują i potem tymi koperkami tutaj ładują, tam gdzieś jakieś, nie wiem, przesiewacze tu nie ma, ale powiedzmy, że gdzieś tam, powiedzmy, przyjeżdża i coś tam ogarniają sobie. Tu mamy taki jakby, biuro, tu mamy taki elegancki stół, gdzieś sobie, powiedzmy, chłopaki, co pracują na żwirowni, robią sobie obiad, śniadanie, jakieś tam rzeczy tego typu. Tutaj, jak wiadomo, tak samo. Też jakieś takie biuro bardziej, jak tu jest na przykład takie,
przyjmowanie klientów, to na przykład są takie dla tylko personelu jakieś tam rzeczy, nie? Powiedzmy, nie wiem, sterowanie światłami czy coś tego typu. Mamy też tutaj węgiel, który teoretycznie można kupić, ale praktycznie nie można, więc mamy też jakiś węgiel, gdzieś tam jakieś składy węgla są tutaj potrzebne. Tu mamy jakieś takie taśmy ogólnie. No i tutaj kolejny fuck up z mojej strony, muszę to też poprawić. Chodzi o ten, o tą przyczepę. Tu jest tutaj akurat dafik. No i co? Tu mamy kruszarkę, do której sprzedajemy oczywiście kamienie, więc ona też będzie normalnie stała, tak jak powinna, normalny skup, nie? Wiadomo. No i co? Tu mamy wagę, też będzie działająca ta waga, więc można przyjechać sobie gdzieś tutaj, zważyć, wysypać i pojechać sobie dalej do domu, nie? Jak to będzie tego sporo. Jakaś wiata, jakieś kontenery, kolejna ławeczka tej przy wadze, wiadomo, też chłopaki odwagi mogą sobie, nie wiem, odpocząć, nie? Czy coś. No i tu mamy w tym miejscu taki silos właśnie, który tutaj teoretycznie napełnia na wapno. Mamy tutaj takie taki silos, silosy z wapnem. Po prostu, no tu jakieś takie wysypane, nie wiem, gdzieś to leci tutaj w to miejsce, a potem stam leci na górę na silos, nie? No i stamtąd gdzieś jest zbierany ten, to wapno wybierane tutaj, powiedzmy, nie wiem, jakoś, nie wiem, działa fizyka. Powinno być od dołu, no ale mniejsza, mam taki fajny model, więc to będzie pasowało. No i tu sobie podejrzewam po prostu w to miejsce i tu będzie nam się wapno sypało na przyczepę. No i tak to się, tak to się prezentuje. Mamy tutaj wyjazd, tej strony oczywiście wszystko jest betonowym płotem otoczone, bo to zakład taki, więc wygląda w następujący sposób, nie? Powstał asfalt, tak mówiłem, oczywiście tu będzie tartak też i naprawdę w fajny sposób, fajnie rozkminiliśmy jedną rzecz, że to będzie rów taki. I ten rów leci sobie tędy i on właśnie to już też, jak widzicie, jak się nazywa? Te tunele po prostu, nie? Przejazdowe, tak samo tu i też tak samo jest ułożony ten nowy tunel w tutaj, przy tym, nie? Bo tam był taki paskudny, stary, to jest już nowy, nie? Więc jest nowiutki, wygląda całkiem nieźle, także spoczko. Czy coś jeszcze? Aha, płytna obornik powstała już tutaj w tym miejscu normalnie, więc jest taka płytna obornik, trochę to jest brudno i tak dalej, bo wiadomo, to obornik będzie leżał, nie? Więc obornik już, płytna obornik jest, także mikro update na gospie zrobiony. Dobra, wróćmy na żwirownię, bo tam bardzo będzie ciekawie. Więc żwirownia się tak oto prezentuje wzdłuż tych drzew. Może to trochę nie widać, może trochę przykrywa, ale wydaje mi się, że właśnie to jest spoko, że jest tak trochę tutaj przyciemnione. Bo to robimy klimacik, jak widzimy na zakład, już to widzimy, że jest tutaj sporo fajnych atrakcji. Może włączmy sobie noc. Pokażemy, jak wygląda w nocy. Wszyscy mówiliście, że skoro taki duży zakład, to musi być oświetlany dużymi lampami, więc tak też lampy tutaj duże powstały, żeby cały ten zakład mniej więcej oświetlić, nie? Więc wygląda sobie to w następny sposób. Wszystko co najważniejsze jest oświetlone, czyli tylko tej, wiadomo, wjazd z jednej strony, wjazd z drugiej strony jest, no, prawie oświetlony, nie? Jest oświetlona waga, no i tutaj budynki tutaj przy tym, nie? Więc wszystko jest jakby w odpowiednim miejscu, tak jak powinno być, tak i jest. O, czekajcie, bo tutaj się trochę nam deszczyk włączył. Trochę przyjaśni. Okej, okay, super, świetnie. No i dobra, tu mamy takie pole, które powstało zaraz przy tej żwirowni. Oczywiście mówiliście mi, że może to żwirownia trochę większy, już zrobił taką na całą tą powierzchnię. Wydaje mi się, że ona i tak jest duża, ta żwirownia, jaką być 4 i... Jest tak po prostu w sam raz w idealnym, po prostu z idealnym smakiem zrobiona ta żwirownia, nie ma co jej jakby przedłużać, nie? Bo jest zrobiona tak spora, ale no, daje też klimacie właśnie tutaj te pole, które widzimy w tym miejscu teraz przy żwirowni, więc ona sobie tak leci tutaj, no i tu można sobie, nie wiem, coś uprawiać, nie? Ponadto droga, która tu powstała, również jest z fajnym, fajnym klimacie, bo z tymi powolnymi niektórymi drzewami, z przechylonymi, robi fajny klimat, przejeżdżający z tej strony mamy pole, z tej strony mamy oczywiście taką aleję drzew. No i tu wjeżdżamy sobie i mamy rozdzielenie dróg. Rozdzielenie dróg, które właśnie nas prowadzi albo na to poletko tutaj, albo pod wiatrak, który też będzie normalnie działał, będzie się kręcił, będzie robił łeł, łeł. Więc tu jest wiatrak, taki polny. No i tu mamy wjazd na to poletko. Co nie? Myślę, że też całkiem nieźle się prezentuje. A skoro tych polach mowa, też weźmy do tych pól, bo w sumie one są trochę mniej ciekawe, ale też wam je pokażę. Więc co? Taki kwadraciak w tym miejscu się tutaj nam ukazał. Tu mamy oczywiście takie też poletko trochę, troszeczkę
bardziej wąskie, ale też długie, więc nieźle. No i tu bardzo podobne pole do tego poprzedniego, tylko z takim elementem, że tu jest jeszcze droga, którą trochę to pole wycina, nie? No, więc to jest dojazd na to pole, tylko właśnie tutaj, nie? Wiadomo, to jest coś zaorana i tak dalej. Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej, bo tu mamy pole następne. I właśnie tu jest kolejny ten rów taki, nie? Te rowy naprawdę są bardzo fajne na tej mapie. I tak się prezentuje pole tylko tutaj. Więc mamy jedno pole po prostu takie, które jest podzielone trochę jakby nie było rowem. No i kupując jakby całe pole musimy po prostu przejechać przez ten rów na drugą stronę i działać oczywiście dalej, nie? To jest takie pole troszeczkę mniejsze. To jest w ogóle taki banan, takie pole bananowe, że tak powiem. No, więc ciekawe, ciekawe też. No i tu mamy kolejne pole zaraz obok drugiego wiatraku, który też będzie las. Jak widzicie, już pomalowałem sobie mniej więcej ten teren przy tym lesie, więc to będzie taki zagajnik jakby i pole będzie, znaczy las będzie tam jakby skrywał całą drogę w taki jakby tunel. No i tam będzie przejazd, nie? Tu będzie akurat las iglasty, tak coś innego, bo tu był las mieszany, a tu będzie las iglasty, nie? Więc ten sposób to wygląda. Ten plac cementowy to jest po prostu zakończenie mapy, która tu mniej więcej będzie, więc tu właściwie będę pola przy granicy mapy, tak? Oczywiście, jak mówiłem, będę robić update do tych map, więc nie bójcie się na całą pogracie za jakiś czas, ale chcę wam po prostu wydać już tą wersję taką pierwszą, żeby ona była grywalna, działała i tak dalej, a potem całą resztę się jakby dorobi później, nie? No i to kolejne pole oczywiście, też jakby taka L-ka w tym miejscu, no ale tu mam już taki potem duży kawałek, więc myślę takim już klasikiem Arionem można tutaj wjechać sobie, no i tutaj uprawiać, nie? Także ten sposób wygląda, tu będzie oczywiście tartak, tak dalej. Jakieś plany jeszcze mam tutaj odnośnie tych gosp? Myślę, że tutaj mogę pokazać, że to będzie sklep z maszynami. Tu będzie sąsiedzik, jakiś tam po prostu taki, może nawet tu nie zrobimy go na całość, tego już do końca mapy. Tu będzie sąsiad i tu będzie miejsce na własne gospo. Tu kolejny sąsiad, wiadomo, a tu będzie mleczarnia, nie? Zaraz pokażę też tutaj, co będzie. Więc tu będzie mleczarnia, w takim jakby dołku trochę, ale myślę, że to wygląda nawet całkiem nieźle. Jeśli dojdzie drzewa, dojdzie klimat, to będzie całkiem spoko. Więc tak, spory plac. Dlaczego akurat taki? Ponieważ taki plac jest dlatego, że... chcę zrobić troszeczkę taki realny plac, gdzie się kupuje maszynę, nie taki farmingowy, że wiecie, wymyślić sobie go, tylko zrobimy jakiś tam z reala. I tu będzie miejsce własnego gospo. Szeroko tu jest, jest spoko, jest równo. Ogólnie bym przeciwny temu, żeby robić takie miejsca, ale bardzo prosiliście, bo no większość z was po prostu nie potrafi terenu wyrównać tak, żeby wyglądało to w miarę ładnie, a też nie chcę, żebyście psuli klimat mapy ze swoimi po prostu testami na terenie, więc wam ułatwię sprawę i zrobię wam po prostu taką ładną, prostą łąkę w tym miejscu, gdzieś jakby sobie dotąd, z osobnym landem, który sobie będziecie mogli kupić i tu będziecie mogli zbudować jakieś gospo. Będzie tutaj kupa krzaków, jakieś mikro drzewka takie, które da się jakby od razu samym pługiem przerzucić i tyle, nie? Ewentualnie po prostu tam usunąć w trybie edycji, nie? Więc tak to wygląda. I idąc dalej, tu będą łąki, które też będę robić, myślę, w tym tygodniu może sobie zacznę je robić. To oczywiście kolejne pola, ale zacznę najpierw zajmować się tymi łąkami. No i tu będzie granica mapy, jak widzicie. Tu będzie też leciało sobie, od tej strony będzie leciała rzeka, taka przez drogę. I ta rzeka będzie sobie tędy śmigała. Oczywiście nie patrzcie, to jest pod górkę, bo to tej górki nie będzie, ona będzie wyrównana. No i tu będzie taki rów, który nam trochę podzieli te łąki na parę kawałków. No i tu będzie coś ciekawego, ponieważ tu zrobimy, tak mówiłem wam, bagna, mokry las, tak zwany. Dużo zalanych terenów, dużo takich wierzb i tak dalej. Spoko klimat tu będzie, myślę fajny. No i tu będzie tam, jakby fajnie nam oznaczał tutaj tą dalszą część pod mapę, nie? Więc co, szykuje nam się trzeci las tak naprawdę, bo tam mamy taki duży las. Tu będziemy mieli taki las średni, a tu będziemy mieli też taki w sumie średni las, tylko że mokry. Także... tak jak wam mówiłem, że wybieramy, jaki robimy tutaj las. Był iglasty, liściasty, mieszany. Był jeszcze las deszczowy i Las Vegas, nie? Więc takie żarciki oczywiście tam na Twitchu się pojawiały. Więc tu mamy las mieszany, tu będzie las iglasty, a tu będzie las deszczowy, że tak powiem. Także taki właśnie bagna mokre powstaną. I to chyba tyle w tym odcinku. Dziękuję, że ze mną byliście. A! Broń Boże, dla osób, które zaczekały do końca, coś wam pokażę, taki bonus. Oczywiście... albo dobra, nie będę tego mówić.
ale pewnie też sporo osób Minecraft to ogląda, więc jak ktoś to pokazują, to pierwszy. Więc dobra, tak to się prezentuje. Oczywiście cały cmentarz w nocy. Zrobiliśmy czerwone znicze, żółte oraz białe. I klimat tych zniczy naprawdę robi robotę, chodzi o noc, więc myślę, że jest fajnie, tak jak wam obiecywałem, tak zrobiłem, że naprawdę ten cmentarz po prostu, może trochę im clip distance zwiększymy, bo z daleka nie widać tego do końca, ale klimat cmentarzu w nocy jest po prostu, no niesamowity, nie? Jest po prostu super, tym bardziej, jak się przechadzamy tędy w tą stronę i widzimy wszystkie te lampiony, które świecą na samym cmentarzu, to jest po prostu wow i szok niedowierzalny, jak to wygląda naprawdę ciekawie, nie? Więc Farming 22 naprawdę daje nam wiele możliwości. W sumie takie możliwości były w 19, ale teraz możemy je właśnie zrobić z przytupem, ze smakiem i nie przez te najważniejsze, nie? Wszystko wygląda jak trzeba. Ponadto pokażę oświetlenie tych dróg. Na razie mam ten sposób. O, też mamy kolejne znicze. Wiadomo, przy tym kościółku, przy tym krzyżu. Więc tak się prezentują lampy wzdłuż wioski. One sobie lecą zaraz tędy, tędy i tędy, nie? I będą dochodziły chyba nawet do tego miejsca. Tak, tutaj. I to będzie ostatnie już miejsce z lampą, ponieważ to będzie sąsiad. A dalej już będzie bez lamp, nie? A więc spoko. Tam jakby lamp nie będzie, wiadomo, jest to trochę takie, takim, że tak powiem, brzydko wydupiu. No ale cóż. Chciałbym się bumper pobudować daleko od ludzi, no to niech tak będzie. O, a jakiś gość sobie idzie. Jest dobra, gość idzie, ja też idę. Dzięki za streama, znowu chciałem to powiedzieć. Wybaczcie, jestem już coraz bardziej streamerem niż youtuberem, więc trochę się mi w głowie pomieszało, nie? Ale dobra, słuchajcie, dzięki za odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało te zmiany. Wyczekujcie kolejnych urodzin progresu za parę dni, mam nadzieję. I mam szczerą nadzieję, że przyjdę do was już w kolejnym work in progresie, jak będą gotowe łąki. Bo to będzie po prostu spory kawałek ziemi, który mi się przez tydzień zrobię raczej, tak poza streamami, nie? Myślę, że dam radę. Także dobra. Dzięki, do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć. Pozdro.